Hej, siemano ludzie, z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj otworzymy sobie tą oto mini paczuszkę z Allegro. Zamówiłem sobie coś na Allegro, co to jest? No to zaraz wam pokażę. A tak w ogóle to niektórzy z was piszą, żebym mówił głośniej, ale no niestety w momencie, kiedy nagrywam te odcinki, muszę mówić troszkę ciszej, dlatego że obok śpi Kubuś, no i nie chcę go w sumie obudzić, bo będzie się denerwował i tak dalej, bo tak w ogóle to ten odcinek nagrywam właśnie o której godzinie? O godzinie 2:25. Dobra, słuchajcie, zanim otworzymy tą małą paczuszkę, o właśnie, smoczek z takim samochodzikiem, tak w ogóle to za chwilę będę musiał obudzić właśnie Kubusia, żeby go nakarmić, ale zanim przejdziemy do unboxingu tej oto paczuszki, o, że się potknąłem o bujaczek. Pokażę wam w następnym odcinku Kubusia, co tam u niego słychać, bo jest mega aktywny w dzień, także za bardzo nie mam kiedy nagrywać odcinków, no to korzystam z okazji, że no jest noc i mogę wtedy coś ponagrywać. No i robię dla was odcinek z ekipy lewego i zrobiłem sobie wyzwanie, które teraz sobie jeszcze otworzymy. W sensie zobaczymy, co tutaj ciekawego dostanę, bo mam do odebrania historia ikon na wypożyczenie zrobiłem, więc jestem ciekawy, jakie ikony mi tu wyskoczą, więc klikamy, no i zobaczmy, kto tutaj będzie. Jeszcze nie, więc może teraz. Także w następnym odcinku no, pokażę wam Kubusia, bo jest przesympatyczny, naprawdę jest fajny. Dobra, zobaczmy, kogo tutaj będę mógł sobie wylosować. I mamy Scholesa, o, Roberto Carlos, no jego już mam, i Seedorf. No więc, kogo by to sobie wziąć? Więc chyba wezmę raczej Seedorfa, no bo Roberto Carlosa mam, Scholes, no okej. Dobra, weźmiemy sobie Seedorfa na SP93, elegancko, bierzemy go do składu, no i myślę, że w kolejnym odcinku z ekipy lewego właśnie ten zawodnik się ukaże. Dobra, słuchajcie, przejdźmy teraz do unboxingu. No właśnie, muszę was umieścić teraz na statywie, ale ja się trochę tutaj nie przygotowałem, więc muszę zrobić taki motyw. Umieszczę was teraz na statywie. Zrobimy, no co jest, o, w ten oto sposób. Sorry za, wiecie, no takie ten. Zaraz wam pokażę, co jest w tym albumie tutaj na dole. Więc dobra, przejdźmy sobie do unboxingu tej oto paczuszki. Może ja to zrobię poza kamerą. Jestem ciekawy, w jakim stanie to w ogóle tutaj do mnie przyszło. No co jest. Oj. Zaraz wam coś pokażę. No nie, no co, serio? Nie, no naprawdę? Patrzcie na to. Dostałem chrupki. I coś w ogóle nie idzie tego otworzyć. Dobra. Dajcie mi jeszcze sekundkę, muszę się z tym uporać. No co jest? Nie idzie tego otworzyć. No, dobra. Jakoś sobie poradziłem. O, rozsypały mi się te chrupki. No jestem w mega szoku. Dostałem gratisik. No w ogóle... Patrzcie na to. Nie, no dobra, ja muszę to jakoś tutaj poza kamerą się uporać z tym. No te chrupki to w ogóle może gdzieś na boczek. Dobra, czekajcie, muszę się tutaj uporać z tą paczuszką, bo jest tutaj nieźle zabezpieczone, ale powiem wam, oj, przepraszam, że jestem w szoku, że dostałem taki gratisik. No dobra. I słuchajcie, mamy tutaj karty oczywiście. Powiem wam, że nieraz sobie siedzę, coś tam robię i pokazuję Kubusiowi karty i jest mega zainteresowany. Zresztą kiedyś wam pokażę na jakimś odcinku. No elegancko, pięknie jest tutaj wszystko zabezpieczone.
Zamówiłem sobie braki. Braki, które. Otworzymy zaraz tą paczuszkę. Braki, które są mi potrzebne. Tutaj mamy akurat FIFA 365 Buffona. To jest karta, której no nie miałem. Elmansa z Napoli. Tutaj mam jeszcze Hazarda z Realu Madryt. Jest James. James, James, James. Czemu James? James z Manchesteru United. I tutaj mamy jeszcze Trippiera z Atletico. I tutaj jeszcze jest limitka. Limitka z oczywiście PSG Cavani. To są moje braki. Postanowiłem, że sobie uzupełnię braki. Tu będzie większość oczywiście limitki. Tutaj mamy Nagatomo z Galatasaray. I tu mamy Nastasicia z Schalke. Tadicia z Ajaxu. Van Dijka z Liverpoolu i Babela, oczywiście też z Galatasaray. W kolejnej tutaj paczuszce, folijce, mamy Modricia. I zaraz Wam pokażę, do czego mi jest ten album tutaj potrzebny. Muslera. Mamy jeszcze Pedro. Salah. No i tutaj Ederson, to jest też mój brak. I jeszcze jedna paczuszka, jak widzicie na załączonym obrazku, mamy tutaj Arnolda z Liverpoolu, również limitka. Tu mamy kolejną limitkę, zawodnik z Galatasaray, Jesusa z Manchesteru City, Giroud oczywiście Chelsea i Robert Lewandowski Bayern Monachium. To są wszystko oczywiście moje braki z FIFA 365. Także no, karta jest w stanie idealnym, to mi się podoba. Ale zobaczmy jeszcze, co tutaj dostałem w saszetce. Saszetka oczywiście jest to premium z FIFA 365, 10 kart, będzie jeszcze jakaś limitka, zobaczymy jaka. Także jeżeli ten ktoś ogląda ten odcinek, to bardzo dziękuję za ten gratisik. I już zobaczymy, co mi się tutaj ciekawego trafi. Mamy tutaj na początek oczywiście Correre bazówka. Nie wiem, jak to będzie poukładane. Tu mamy kartę specjalną Militano i Mendy z Realu Madryt. Jest to karta oczywiście multiple. Aha, no i tutaj jest limitka Marco Reus. Tu jeszcze był Alonso, Asamoah, Firmino. Zobaczmy tutaj Dudu. Dalej mamy tutaj jeszcze jedną Soki z PSG. No i tutaj jeszcze dwie karty bazowe. Także no fajny, fajny gratisik. Chociaż na tego Reusa mam. Szkoda, że nie trafił mi się ktoś inny. No i pewnie zastanawiacie się, co jest tutaj w tym albumie. No w tym albumie, ale to zrobię Wam osobny odcinek. Tutaj są moje limitki. No tutaj macie na dzień dobry oczywiście limitki z... no, Boże, zapomniałem, z Brazylii. Brazylia oczywiście 2014. Z tą kolekcją zaczynałem przygodę, no praktycznie z tą, no bo wcześniej jeszcze była Champions League. Zaczynałem moją przygodę na YouTubie, nagrywanie filmików, także tutaj limitki i w którymś odcinku zaprezentuję Wam ten oto właśnie albumik z moimi limitkami. Oczywiście tutaj jeszcze nie ma wszystkich limitek, bo muszę jechać na moje stare mieszkanie i sobie przywieźć to wszystko i tutaj poukładać, także jak widzicie, no trochę tego jest, więc jeżeli chcecie, żebym Wam pokazał, jak to wygląda i się prezentuje, no to napiszcie w komentarzu. No i spodziewajcie się, że już niedługo wleci nowy odcinek ekipy Lewandowskiego. Także pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. To też jest niezłe, co? Pewnie się zastanawiacie, co to jest. A jak ktoś wie, to możecie napisać w komentarzu. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, trzymajcie się. O, taką kartę to fajnie by było trafić, co nie? Chociaż bardziej wolałbym Havertza. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!